Czego uczy mnie Biblia o Chrystusie? Część szósta. Samo ogołocenie się. Tematem dzisiejszego naszego spotkania będzie samo ogołocenie się Chrystusa. I tutaj pierwszy taki punkt to jest list do Filipian, drugi rozdział. Siódmy werset. List do Filipian, drugi rozdział, siódmy werset. Ale wyniszczył samego siebie, przyjąwszy kształt niewolnika, stawszy się podobny ludziom. Ale wyniszczył samego siebie, przyjąwszy kształt niewolnika, stawszy się podobny ludziom. Albo, ale poniżył samego siebie, przyjąwszy postać niewolnika, stawszy się podobny ludziom i z postawy znaleziony jako człowiek. Albo, jak Biblia Brzeska, ale wyniszczył samego siebie, wziąwszy kształt służebniczy, stawszy się podobny ludziom i osobą nalezion jako człowiek. Biblia Brzeska. Zrewidowana Biblia Gdańska. No i Biblia Gdańska z 1632 roku. Tymi trzema przekładami chciałbym się dzisiaj głównie posiłkować. I to jest Filipian, drugi rozdział, siódmy werset. Główna lekcja jest taka, że cudowna łaska Pana Jezusa, który w wieczności był bogaty, a dla nas stał się ubogim, abyśmy przez Jego ubóstwo mogli być bogaci. Jego uniżenie się, aby znaleźć się z wyglądu jako człowiek, wymagało opróżnienia się, ogołocenia się w sposób opisany w Piśmie Świętym. Pismo Święte, które tutaj przytoczyliśmy, jest częścią większego fragmentu od drugi rozdział od 3 do 11 wersetu. Czyli przeczytam teraz ten fragment, najpierw z Biblii Brzeskiej, czyli List do Filipian, drugi rozdział od 3 do 11. Nic nie czyńcie przez swar albo przez próżną chwałę, ale pokory. Każdy niech rozumie drugiego być zacniejszym niźli sam. Nie patrzcie każdy swego, ale każdy też, co jest drugich. A niech ta chuć będzie w was, która była i w Chrystusie Jezusie, który będąc w kształcie Bożym nie miałby był za drapiestwo równym być Bogu, ale wyniszczył samego siebie, wziąwszy kształt służebniczy, stawszy się podobny ludziom i osobą nalezion jako człowiek, a sam się uniżył, stawszy się posłusznym aż do śmierci, a śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wywyższył go bardzo zacnie i dał mu imię, które jest nad wszelkie imię, aby w imię Jezusowe wszelkie kolano się skłoniło, niebieskich i ziemskich i tych, które są pod ziemią, a iżby wszelki język wyznawał, iż Chrystus Jezus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Albo zrewidowana Biblia Warszawska, czyli Biblia Gdańska, przepraszam, czyli czytamy. Nic nie czyniąc przez kłótliwość lub próżność, ale w pokorze jedni drugich mając za wyższych od siebie. Niech każdy dba nie o swoje, ale też każdy i o cudze, albowiem niech was będą te same myśli, jakie i w Chrystusie Jezusie, który będąc w postaci Bożej nie poczytał sobie za łupiestwo być równym Bogu, ale poniżył samego siebie, przyjąwszy postać niewolnika, stawszy się podobny ludziom i z postawy znaleziony jako człowiek, sam siebie uniżył, będąc posłuszny aż do śmierci i to śmierci krzyżowej. Dlatego
Też Bóg nadal go wywyższył i darował mu imię, które jest nad wszelkie imię, aby w imieniu Jezusa zginęło się wszelkie kolano tych, którzy są na niebiosach i na ziemi i pod ziemią, i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Czyli Biblia, zrewidowana Biblia Gdańska, wydana przez Trinitarne Towarzystwo Biblijne. I kolejnym punktem jest przeczytanie tego samego fragmentu z Biblii Gdańskiej z 1632 roku, czyli drugi rozdział. Od trzeciego wersetu: nic nie czyniąc spornie albo przez próżną chwałę, ale w pokorze jedni drugich mając za wyższych nad się, nie upatrujcie każdy tylko co jest jego, ale każdy też co jest drugich. Tego tedy bądźcie o sobie rozumienia, które było w Chrystusie Jezusie, który będąc w kształcie Bożym, nie poczytał sobie tego za drapiestwo równym być Bogu, ale wyniszczył samego siebie, przyjąwszy kształt niewolnika, stawszy się podobny ludziom i postawą znaleziony jako człowiek, sam się poniżył, będąc posłusznym aż do śmierci, a to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg nader go wywyższył i darował mu imię, które jest nad wszelkie imię, aby w imieniu Jezusowym wszelkie się kolano skłaniało tych, którzy są na niebiesiech, i tych, którzy są na ziemi, i tych, którzy są pod ziemią, a wszelki język, aby wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Tyle Słowo Boże w tłumaczeniu, w interpretacji Biblii Gdańskiej. I wyraźnie widzimy, że ten tekst napomina nas do pokory umysłu. Werset trzeci. Niechaj nic nie będzie czynione przez spór lub próżną chwałę, lecz w pokorze umysłu niechaj każdy ceni drugiego lepiej niż samego siebie. I tutaj wyraźnie widzimy takie wezwanie, żebyśmy właśnie nie mieli na celu czynić nic przez kłótliwość, przez to, żeby szukać swojego poklasku, ale aby w pokorze umysłu cenić drugich ludzi, innych ludzi, lepiej niż samego siebie. Jakież to jest wymagające i ciężkie, ale to jest przykazanie Słowa Bożego. Także mamy tutaj napomnienie do niesamolubności, bo tak werset czwarty na przykład mówi, abyśmy nie patrzyli każdy na swoje sprawy, interesy, ale żeby każdy patrzył na sprawy i interesy innych. A to oznacza, że jest to bardzo, bardzo interesujące spojrzenie, zupełnie obce temu, czego nas uczą od małego w szkole czy gdzie indziej, bo wierzący chrześcijanin zamieszkały przez Ducha Świętego nie patrzy na swoje sprawy, jeśli jest kierowany Duchem Świętym, ale patrzy na sprawy innych. I kolejny punkt, który tu widzimy, to jest napomnienie do upodobnienia się do Chrystusa. I to widzimy w wersecie 5. Niech będzie w was ten umysł, który był także w Chrystusie Jezusie. I także to jest właśnie takie wezwanie, że mamy się kierować w podobny sposób działaniem Pana Jezusa. A także 4. werset. Chwalebny i łaskawy przykład Chrystusa jest tutaj podany w wersecie 6. Bo jest podane wyraźnie, że On będąc w postaci Bożej. Ponieważ Bóg nie ma żadnej zewnętrznej lub widzialnej formy, może to oznaczać jedynie o istotnej istocie Boga, to znaczy, że sam jest Pan Jezus Bogiem. Pan Jezus jest jedynym prawdziwym Bogiem. Werset 6, który będąc w kształcie Bożym nie miałby był za drapiestwo równym być Bogu. Nie uważał za zbójeckie być równym Bogu. To jest też ważne, że on nie bluźnił, kiedy uczynił siebie równym Bogu, jak czytamy w Ewangelii Jana, 5 rozdział, 18 werset. I to widzimy Ewangelia Jana, 5 rozdział, 18 werset. I dlategoż jeszcze tym więcej szukali Żydowie, jakoby go zamordowali,
nie tylko iż gwałcił szabat, ale też i Boga powiadał być ojcem swoim, czyniąc się równym Bogu. Albo jak to mamy w Biblii zrewidowanej brzeskiej, czyli też Ewangelię Jana 5:18, to te słowa są oddane w sposób następujący. Dlatego też tym więcej szukali Żydzi, żeby go zabić, iż nie tylko naruszał sabat, ale i powiadał, że Bóg jest ojcem jego i siebie czynił równym Bogu. I także widzimy w Gdańskiej, czyli z 1632 roku, tenże przekład będący w istocie uwspółcześnieniem Biblii Brzeskiej. Czyli unowocześniona Biblia Brzeska to Biblia Gdańska z 1632 roku. I tutaj widzimy jednoznacznie 5 rozdział, 18 werset. Dlatego wtedy tym więcej szukali Żydowie, jakoby go zabili, nie tylko iż gwałcił sabat, ale że i ojca swego powiadał być Bogiem, czyniąc się równym Bogu. Paradoksalnie widać, że najstarszy przekład z tych trzech, czyli Biblia Brzeska, starsza o wiele, wiele lat, bo z 1563 roku, ona mówi tutaj dużo jaśniej, tak? Bo widzieliśmy, że w tejże Ewangelii Jana 5:18 i dlatego jeszcze tym więcej szukali Żydowie, jakoby go zamordowali, nie tylko iż gwałcił sabat, ale też Bóg i Boga powiadał być ojcem swoim, czyniąc się równym Bogu. Cóż za paradoks, że dużo jaśniejsza dla naszych czasów Biblia Brzeska, jak została uwspółcześniona przez tych, którzy wydali Biblię Gdańską, to postarzyli język, żeby nadać mu tak zwanej godności. Tak dobrze to postarzenie zrobili, że jest mniej zrozumiała niż starsza Biblia Brzeska. A będąc Pan Jezus człowiekiem, uczynił, przedstawiał siebie jako Boga, bo to mamy przecież napisane także i poświadczone w Ewangelii Jana 10:33. Też myślę, że to można 10:33 sobie przyjąć do przeczytania. To jest 10 rozdział, 33 werset. To są takie słowa: na to mu Żydowie odpowiedź dali, mówiąc: dla dobrego uczynku nie kamienujemy cię, ale dla bluźnierstwa, to jest, iż ty, gdy żeś jest człowiekiem, czynisz się sam Bogiem. I widzimy, że jeśli weźmiemy tą zrewidowaną Biblię Gdańską, czyli wydaną przez Trinitarne Towarzystwo Biblijne, najlepszy przekład zresztą w języku polskim, to jest, odpowiedzieli mu Żydzi, mówiąc: dla dobrego uczynku nie kamienujemy cię, ale dla bluźnierstwa, i że ty, będąc człowiekiem, czynisz siebie Bogiem. I również, jeżeli weźmiemy uwspółcześnioną Biblię Brzeską, czyli po prostu Biblię Gdańską z 1632 roku, to w tejże uwspółcześnionej Biblii Brzeskiej, a więc Biblii Gdańskiej z 1632 roku, znajdujemy taki wykład tych słów. Odpowiedzieli mu Żydowie, mówiąc: dla dobrego uczynku nie kamienujemy cię, ale dla bluźnierstwa, to jest, że ty, będąc człowiekiem, czynisz się sam Bogiem. Czyli zarzut jasny. I Pan Jezus domagał się równej czci, bo przecież jest to wyraźnie pokazane w Ewangelii Jana, 5 rozdział, 23 werset. Jeśli tam popatrzymy na te słowa, to jest to jednoznacznie widziane, co Pan Jezus tutaj przedstawia. 23 werset. Aby wszyscy cześć dawali synowi, jako cześć dawają ojcu. Kto ci nie czci syna, nie czcić i ojca, który go posłał. Jednoznaczne roszczenie. Też widzimy tutaj w innym przekładzie, że to jest dokładnie ta sama wymowa. To nie jest tak, że to ktoś tutaj źle zrozumiał, jeśli przeczyta te słowa.
aby wszyscy czcili syna, jak czczą ojca, kto nie czci syna, nie czci ojca, który go posłał. I również przecież mamy w uwspółcześnionej Biblii Brzeskiej, czyli z Gdańskiej 1632, mamy tutaj wyraźnie powiedziane w Ewangelii Jana, 5 rozdział, 23 werset, aby wszyscy czcili syna jak, tak, jako czczą ojca. Kto nie czci syna, nie czci i ojca, który go posłał. A także Pan Jezus, przecież wiemy, że powiedział, że On i Ojciec są jednością. Także w tym fragmencie z Filipian, 2 rozdział, widzimy ważną lekcję, że Pan Jezus uczynił siebie bez reputacji albo ogołocił siebie. I tutaj jest taki grecki czasownik keno. Czasownik keno, wyzbył się, opróżnił siebie samego. Występuje on na przykład w Rzymian, 4 rozdział, 14 werset. I to jest użycie tego słowa Rzymian 4, 14 w takim sensie. Rzymian 4, 14 mówi nam o tym opróżnieniu następująco. Bo jeśli ci, którzy są z zakonu, dziedzicami są, wtedy wiara stała się próżną i obietnica w niwecz się obróciła. Czyli widać, że wiara stała się próżną. Próżną to jest to słowo właśnie keno. Keno, czyli jak najbardziej wyzbyć się, opróżnić się. I jeszcze pierwszy list do Koryntian, 9 rozdział, 15 werset. Pierwszy list do Koryntian, 9 rozdział, 15 werset. Ja zaś z niczego tego nie korzystałem i napisałem to nie dlatego, aby tak dla mnie być miało, bo lepiej jest dla mnie umrzeć, niż żeby kto miał chwałę moją zniweczyć. I tu jest to słowo keno jako zniweczyć. Zniweczyć, czyli opróżnić, wyzbyć się, uczynić nieważnym. Także pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział, 17 werset. Tutaj mamy także zastosowanie tego słowa. Pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział, 17 werset. Bo mnie nie posłał Chrystus chrzcić, ale Ewangelię opowiadać, wszakże nie w mądrości mowy, aby nie był pozbawiony mocy krzyż Chrystusowy. Czyli widzimy 1:17. Uczynić bezskutecznym, tu jest użycie w tym pozbawienie mocy, uczynienie bezskutecznym. Takie jest użyte to użycie tego słowa. Także mamy drugi list do Koryntian, 9 rozdział, 3 werset. Drugi list do Koryntian, 9 rozdział, 3 werset. Użycie tego słowa. I to użycie tego słowa 9:3 nam tutaj wyraźnie pokazuje, że jest to. Posłałem zaś braci, ażeby chluba nasza z was nie okazała się daremną. W tym razie, abyście, jak ja powiedział, byli przygotowani. Czyli daremność. Tak jest to właśnie słowo daremny. Być na próżno albo być na darmo. I tutaj uczynić się bez reputacji Pana Jezusa. Działanie było takie, że sam się uczynił bez reputacji. To słowo kenos jest zawsze oddawane jako pusty, próżny, jak na przykład widzimy także w tym samym liście Filipian, 2 rozdział, 3 werset. Trochę w innym kontekście to słowo jest, ale to znaczenie jest ważne. Nic nie czyniąc przez kłótliwość lub próżność, ale pokorze jedni drugich mając za wyższych o siebie. I tu jest słowo próżność. I także 2 rozdział, 16 werset. I ten 2 rozdział, 16 werset. Zachowując słowa życia ku chlubie mojej w dzień Chrystusowy, żem nie na próżno, biegał i nie na próżno, i nie na próżno pracował. Także widzicie,
Tu jest także użyte to słowo. I Pan Jezus się właśnie ogołocił, stał się na podstawie swojego własnego działania próżnym. I ósmy werset tego rozdziału drugiego wskazuje nam, że Pan Jezus przyjął na siebie postać sługi, sam siebie uniżył, będąc posłuszny aż do śmierci, to śmierci krzyżowej, i przyjął na siebie postać sługi. Jezus działał dobrowolnie, stając się sługą Boga, także był równocześnie Bogu Ojcu równy i Bogu służył. I werset ósmy także mówi nam, i został uczyniony na podobieństwo ludzi, został uczyniony na podobieństwo ludzi, został uczyniony przez narodziny na świat, także był widziany w podobieństwie grzesznego ciała. Tak nam przecież mówi Rzymian 8:3, Rzymian 8 rozdział, 3 werset. Rzymian rozdział 8, 3 werset zawiera takie wyraźne stwierdzenie. Bo co niemożebne było zakonowi, w czym on był słaby przez ciało, Bóg posławszy Syna swego w podobieństwie grzesznego ciała i z powodu grzechu potępił grzech w ciele. Czyli widać wyraźnie. I też myślę, że z Brzeskiej przeczytam ten fragment Rzymian 8:3, dlatego, żeby to wyraźnie widać, bo mdłość zakonu, gdy nie mogła nic w ciele, Bóg posławszy własnego Syna swego w podobieństwie grzesznego ciała, a to dla grzechu potępił grzech w ciele. Czyli posławszy własnego Syna w podobieństwie. Podobieństwie grzesznego ciała. I także Gdańska, Rzymian 8:3. To te słowa również tutaj są zaznaczone i widać wyraźnie, bo co niemożebne było zakonowi, w czym on był słaby dla ciała, Bóg posławszy Syna swego w podobieństwie grzesznego ciała i dla grzechu potępił grzech w ciele. Jest tu powiedziane, posławszy Syna swego w podobieństwie grzesznego ciała. Pan Jezus Chrystus nie miał grzesznego ciała, ale miał ciało takie samo jak ludzie z pominięciem grzechu. I znalazłszy się, jak mówi nam werset ósmy, w postaci ludzkiej uniżył samego siebie. Nie tylko uniżył się, aby stać się człowiekiem, ale jako człowiek jeszcze bardziej się uniżył na tle innych ludzi. I także werset ósmy poucza nas, że stał się posłuszny aż do śmierci. Zniżenie się, schylenie się i uniżenia do śmierci było aktem wzniosłego posłuszeństwa i uniżenia w wykonaniu Pana Jezusa. Czyli widzimy wyraźnie, Pan Jezus się uniżył aż do śmierci. I także werset ósmy komunikuje nam, że nawet śmierć krzyżowa, jakże wielka to hańba tego całego uniżenia. Śmierć zbrodniarza na rzymskiej szubienicy, tak daleko poszedł Pan Jezus w posłuszeństwie. I także mamy pouczenie o wywyższeniu po upokorzeniu. Tak mówi nam werset na przykład 9, że dlatego też Bóg wysoko go wywyższył, jak sam Pan Jezus nas nauczył, kto się uniża, będzie wywyższony. Wysoko wywyższony znaczy do prawicy majestatu na wysokościach. Także werset ósmy nam mówi i dał mu imię, które jest ponad wszelkie imię. Żadne imię nie ma takiej godności i miłości, jaką inspiruje imię Jezus, wywołuje imię Jezus. Samo jego wspomnienie jest balsamem na uszy i rozgrzewa serce. Aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano, zarówno w niebie, jak i na ziemi i pod ziemią. Tak, niebo, ziemia i piekło ostatecznie poddadzą się i wyznają to imię. I także
aby każdy język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. On bowiem musi królować. Król królów i Pan panów. Tak nas poucza Słowo Boże. Apel także jest tutaj ważny tego tekstu o naśladowanie wielkiego przykładu. Bo tak nam mówi na przykład werset 12. Gdziekolwiek umiłowani moi z bojaźnią i ze drżeniem sprawujcie własne zbawienie. I to jest wyraźnie pokazane nam w przypadku 12 rozdziału, wersetu 2 rozdziału Filipian. Albowiem Bóg sprawuje w was i chęć, i wykonanie według upodobania. Tak wyraźnie nas poucza Słowo Boże. Niech posłuszeństwo naznaczy nas tak jak Jego, jak Pana Jezusa. I tak Słowo Boże pokazuje nam, że mieszkających w chrześcijaninie Chrystus daje moc, aby czynić to w praktyczny sposób. Albowiem to Bóg sprawuje w was zarówno wolę, jak i czynności według swego upodobania. Nie pracujemy, aby zarobić na nasze zbawienie, ale wykonujemy w posłuszeństwie to, co On w nas działa, dając nam zarówno wolę, jak i moc. I w takim sensie Chrystus ogołocił, opróżnił siebie. I to ten sens widać, że widzimy, w jakim sensie Chrystus opróżnił samego siebie. Nie opróżnił się z boskości ani z bóstwa. Nie przestał być Bogiem, ani nie stał się, aż mi nie chce przejść przez gardło, półbogiem i półczłowiekiem, ale całkowicie Bogiem i całkowicie człowiekiem w tajemniczej, no można by tu pożyczyć takiego terminu, hipostatycznej unii, niemożliwej do zdefiniowania. I tak sięgając historii, w historii mieliśmy taki sobór ekumeniczny, IV, który odbył się w Chalcedonie w 451 roku naszej ery. I ten sobór użył następujących terminów: atreptos, czyli bez żadnej zmiany. Bez żadnej zmiany w osobie Syna Bożego, której nie podlega boska natura. Także adiairetos, czyli z rozróżnieniem natur, ale bez żadnego podziału ich przez oddzielenie subsystancja. I tutaj subsystancyjne oddzielenie nie miało miejsca. I także kolejne słowo było asukhutos, czyli bez mieszania lub bez pomieszania. Kolejny argument jest tego taki, że to był achoristos, czyli bez rozdzielania lub bez oddalania. I tutaj także taki protestancki autor, znaczy on nawet nie był protestancki, tylko był nonkonformistą, nazywał się John Owen i on w swoim pierwszym tomie na stronie 226 dodał jeszcze, bo zacytował ten ekumeniczny sobór, jego ustalenia i usiodos, czyli istotnie, ponieważ Pan Jezus był z dwóch substancji lub esencji w tej samej osobie, jak pełnia boskości i bóstwa zamieszkiwała w nim cieleśnie. I także mamy kolejne pouczenie, że nie mamy zaniechać, nie w zaniechaniu posiadania jakichkolwiek atrybutów boskości. Czyli nie możemy zapominać, że Pan Jezus nawet na chwilę nie zaniechał jakichkolwiek atrybutów boskości. Nie możemy zaniechać tego, aby to wyraźnie podkreślać, że Pan Jezus nie zaniechał posiadania jakichkolwiek atrybutów boskości. Pan Jezus nadal był wszechmocny, nadal był wszechwiedzący i wszechobecny. Przecież pouczają nas o tym
miejsca takie jak Ewangelia Jana 3:13. I tutaj wyraźnie mamy pokazane w Ewangelii Jana 3:13 takie sformułowanie, które nie da się z niczym pomylić. Albowiem ci żaden nie wstąpił do nieba, jedno ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy, który jest w niebie. Czyli Pan Jezus rozmawiał z Nikodemem na ziemi, stał nogami na ziemi i równocześnie był w niebie w tym samym czasie. I także widzimy to w Jana 1:18. Żaden ci nigdy Boga nie widział, lecz On jedynorodny Syn, który jest w łonie ojcowym, ten nam opowiedział. Czyli widzimy jednoznacznie, że On jest w łonie ojcowym. I to jest prawda. Napisano bowiem: Jam jest Jehowa, nie zmieniam się. Ale to także było odłożenie wszystkich zewnętrznych manifestacji chwały, czyli odłożenie manifestacji chwały, odłożenie regalii królewskich, insygnii królewskich. Nie służyłoby to Jego celowi, gdyby chodził wśród ludzi w błyszczącej godności, jaką okazał na górze przemienienia. Przez pewien czas był niższy od aniołów, bo tak mówi nam Hebrajczyków 2:9. Możemy to Hebrajczyków 2:9 przeczytać, żeby mieć potwierdzenie ze Słowa Bożego, że takie słowa są tam wyraźnie zaprezentowane przez Ducha Świętego, który Nowy Testament nam spisał i przekazał. 2:9. Ale tego, który na małą chwilę mniejszym stał się od aniołów, Jezusa widzimy przez ucierpienie śmierci, chwałą i czcią ukoronowanego, aby z łaski Bożej za wszystkich skosztował śmierci. Chociaż przez dziedziczenie zachował doskonalsze imię niż aniołowie, niż oni. Także Pan Jezus stawał się w czasie wcielenia istotą zależną. Człowiek jest istotą zależną i jako człowiek Pan Jezus mógł powiedzieć: ja sam z siebie nic nie mogę uczynić, bo tak świadczy nam Ewangelia Jana 5, rozdział 30. Werset. Ewangelia Jana 5:30 dokumentuje nam to wyraźnie, że mamy zapisane w Słowie Bożym następujące stwierdzenie. Nie mogę ja sam od siebie nic czynić, jak słyszę, tak sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy, bo nie szukam woli mojej, ale woli Ojca, który mnie posłał. Tak świadczy nam Słowo Boże. I także mamy wyraźnie powiedziane, że Syn sam z siebie nic nie może uczynić. I to także jest w 5 rozdziale, 19 werset Ewangelii Jana. Odpowiedział tedy Jezus i rzekł im: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie może Syn sam od siebie nic czynić, tylko to, co widzi, że Ojciec czyni, albowiem cokolwiek On czyni, to także i Syn czyni. Czyli widzimy wyraźnie potwierdzenie tego jasnego stwierdzenia. I także Jana 8:28. I tutaj mamy tak powiedziane w Jana 8:28, że rzekł im tedy Jezus: gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, żem ja jest i sam od siebie nie czynię nic. Ale jak mnie nauczył Ojciec mój, tak mówię. I także Ewangelia Jana 12:49. Tutaj również mamy wyraźnie to zakomunikowane i potwierdzone autorytetem Słowa Bożego, bo ja z siebie samego nie mówił, ale Ojciec, który mnie posłał, On mi dał rozkaz, co mam powiedzieć i co mam mówić.
I także Ewangelia Jana 14:10. Ewangelia 14:10 informuje nas o tym: nie wierzysz, żem ja w Ojcu i Ojciec we mnie? Słowa, które ja do was mówię, nie od siebie mówię. Ojciec zaś, który we mnie mieszka, on czyni dzieła. Czyli widzimy, jego dzieła nie były jego, lecz były to dzieła Ojca. Jego słowa zostały mu dane, aby je wypowiedział. Jego ucho było otwierane rano i każdego rana, aby słyszeć zgodnie z instrukcjami. Nigdy przez całą wieczność nie był zależny, ale wtedy żył przez posłuszeństwo i poleganie na Ojcu, wtedy, kiedy został wcielony. Czyli widzimy to przecież w Ewangelii Jana 6:57, że tam mamy wyraźnie zaprezentowane 6:57, jak mnie posłał Ojciec, który żyje i ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto pożywa mnie, żyć będzie przeze mnie. Czyli widzimy wyraźnie. I stanie się posłusznym było takim też ważnym aspektem tego wcielenia. Nigdy wcześniej Pan Jezus nie musiał być posłuszny, ale wtedy cała jego ziemska droga była drogą posłuszeństwa. Posłuszeństwo, które było doskonałe, posunęło się aż do haniebnej śmierci krzyżowej. Również o Panu Jezusie jest powiedziane, że nie mając nic. I to jest na przykład Daniela, Księga Daniela. I w Księdze Daniela jest 9 rozdział, który mówi o nim. Właśnie to był znak mesjański, wskazujący na Pana Jezusa. I w Daniela 9 rozdział, 26 werset, mówi tak. A po onych 62 tygodniach zabity będzie Mesjasz, wszakże mu to nic nie zaszkodzi. Owszem, to miasto i tę świątnicę skazi lud wodza przyszłego, tak iż koniec jego będzie powodzią, aż do końca wojny będzie ustawiczne pustoszenie. I tutaj właśnie jest tak oddane, wszakże nie dla niego, albo nic nie mając. I to jest właśnie w tym wersecie. Albowiem nic nie mając, stał się Pan Jezus ubogi. Widzimy go na przykład w Jakuba 2 rozdział, albo też widzimy go jako ubogiego mędrca. Czyli w Kaznodziei 9:15 jest Pan Jezus przedstawiony. I to możemy przeczytać w Kaznodziei 9:15. I znalazł się w nim mąż ubogi, mądry, który wybawił miasto ono mądrością swoją, choć nikt nie wspomniał na onego męża ubogiego. Także mamy w drugim liście do Koryntian, drugi list do Koryntian, 8:9. Drugi list do Koryntian, 8:9. Albowiem znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że dla was stał się ubogim, będąc bogatym, abyście wy ubóstwem jego ubogaceni byli. Lub też jak mamy to zapisane, Jakuba, list Jakuba, rozdział 2. I tutaj widzimy wyraźnie pouczenie, które nam w liście Jakuba jest podane. Bracia moi, nie miejcie z brakowaniem osób wiary Pana naszego Jezusa Chrystusa, który chwalebny jest, albowiem gdyby w
wszedł do zgromadzenia waszego mąż, mając pierścień złoty w szacie świetnej, a wszedłby też i ubogi w podłym odzieniu. I tutaj widzimy wyraźnie, że oni wyraźnie gardzą ubogim, a wy zgardziliście ubogim. Lecz jeśli osobami brakujecie, grzech popełniacie i bywacie przekonani o zakonu jako przestępca. Jako przestępcy. I jest wyraźnie powiedziane, a zaście już nie uczynili różności między sobą, nie staliście się sędziami myśli złych. I jest wyraźnie powiedziane, słuchajcie, bracia moi mili, a zaż Bóg nie obrał ubogich na tym świecie, aby byli bogatymi w wierze i dziedzicami królestwa, które obiecał tym, którzy go miłują, aleście wy znieważyli ubogiego. Liczba pojedyncza, chodzi o Pana Jezusa. Aleście wy znieważyli ubogiego. Nie przypadkiem jest to skierowane do Żydów, którzy oddawali cześć Bogu Ojcu, który jest tu przedstawiony analogicznie jako bogaty z pierścieniem, a Pana Jezusa jako ubogiego przedstawiono. Tak ubogi, że został pozbawiony wszystkiego. Nie miał gdzie położyć głowy, aż zawisł na krzyżu i złożył ją w śmierci. Nigdy żaden człowiek nie był biedniejszy niż on, gdy został pozbawiony wszystkiego. Umarł samotny i opuszczony. No i tutaj mamy kolejną ważną lekcję, że Pan Jezus nie udostępniał nigdy swoich własnych możliwości, swojego bogactwa, chyba że na rozkaz Ojca. On nie rozkazałby kamieniom, aby stały się chlebem bez słowa Bożego, przez które żył. Nie umarłby bez przykazania Ojca, bo tak mówi nam przecież Ewangelia Jana, 10 rozdział, 18 werset. Ewangelia Jana 10:18. Pokazuje nam to jednoznacznie. Nikt mi go nie odbiera, ale ja kładę je sam od siebie. Mam moc położyć je i mam moc znowu wziąć je. Ten rozkaz wziąłem od Ojca mego. Wiemy o Panu Jezusie, że musi mieć władzę, aby złożyć swoje życie i wziąć je ponownie. Musiał mieć władzę, aby złożyć swoje życie i wziąć je ponownie. Także możemy z tego fragmentu wyciągnąć kolejne wnioski, na przykład taki, że Pan Jezus kroczył ścieżką posłuszeństwa i uległości. Zależność i posłuszeństwo są istotą Jego wcielenia. Tworzą one posłuszeństwo uległości. On był początkiem i doskonalącym wiarę, bo tak przecież mówi nam List do Hebrajczyków, 12 rozdział, 2 werset. Hebrajczyków 12:2. Patrząc na Jezusa, który jest początkiem i końcem wiary, który zamiast leżącej przed nim radości wycierpiał krzyż, za nic mając sromotę, i usiadł na prawicy tronu Bożego. Nie prosiłby Pan Jezus swoich świętych, aby szli drogą, której sam nie wydeptał. Dlatego stał się naszym doskonałym przykładem człowieka posłuszeństwa i uległości. Posłuszny człowiek, Pan Jezus Chrystus, po raz pierwszy Bóg spojrzał z nieba na doskonale posłusznego człowieka. Pan Jezus był doskonale posłusznym człowiekiem. Jego posłuszeństwo było z serca. Z radością wykonywał wolę Ojca. Także
Było jego życie podporządkowane prawu. Zrodzony pod prawem, zachowywał je i czynił je zaszczytnym. Po trzecie, bez uchybień i błędów w myślach. Zasłużył na miano człowieka doskonałego, o czym mówi nam Jakub 3:2. Tak, także list Jakuba mówi nam w 3 rozdziale, 2 werset wspomina, że kto w mowie nie grzeszy, ten jest doskonałym mężem. Taki był właśnie Pan Jezus. I przez nieobrażanie słowem widzimy tą Jego doskonałość. W słowie także wiemy, że był potwierdzony przez Boga, sędziego wszystkich. Mówiąc z nieba, powiedział Bóg Ojciec, to jest mój umiłowany, w którym mam upodobanie. Jest to wyraźnie wskazane. Pan Jezus był biednym człowiekiem. Stał się tak ubogi, że znajdujemy go pożyczającego monetę, gdy chciał wyciągnąć z niej naukę. Tak mówi nam przecież Łukasza 20:24. Łukasza 20:24. Pokażcie mi pieniądz, czyj ma obraz i napis, a odpowiadając, rzekli, cesarski. Czyli widzimy jednoznacznie, że nie miał swoich pieniędzy. Prosił Piotra, by znalazł monetę w pysku ryby, za pomocą której mógłby zapłacić podatek. Jest to kolejny przykład. Z Mateusza 17:27. Mateusza 17:27. I tu widzimy, że jest to wszakże, abyśmy ich nie zgorszyli, idź do morza i zarzuć wędę i rybę, którą najpierwej wyciągniesz. Weźmij i otworzywszy gębę jej, znajdziesz stater, który wziąwszy, daj im za mnie i za siebie. Także Pan Jezus pozwalał kobietom z Galilei na usługiwanie sobie. Tak mówi nam przecież Łukasza 8:3. Łukasza 8:3. I Joanna, żona Chuza, urzędnika Herodowego, i Zuzanna, i inszych wiele, które mu służyły z majętności swoich. I Marka 15:41. Ewangelia Marka 15:41. Tu także mamy wyraźne potwierdzenie, że Pan Jezus korzystał i przyszedł trzeci raz i rzekł im, wy jeszcze śpicie i odpoczywacie. Czyli widzimy, że to jest wyraźnie wskazane. Marka 15:41, o cały rozdział się przesunęło, pomyliłem się, i które, gdy jeszcze był w Galilei, chodziły za nim. Tutaj jest o tych kobietach. Były też i niewiasty z daleka się przypatrujące, między którymi była Maryja Magdalena i Maryja, matka Jakuba, małego Jozesa i Salomea, które gdy jeszcze był w Galilei, chodziły za nim i posługiwały mu, i wiele innych, które z nim przyszły do Jerozolimy. Jednoznacznie to widzimy w Ewangelii Marka. Pan Jezus nie miał, aby głowę skłonić, tak przecież mówi nam Ewangelia Łukasza 9:58. Ewangelia Łukasza 9:58. I tutaj mamy
wyraźne świadectwo i rzekł mu Jezus, lisy mają jamy i ptaki niebieskie gniazda, ale Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił. I Pan Jezus cierpiał głód, bo tak mówi nam przecież Ewangelia Mateusza 21:8. Ewangelia Mateusza 21:18. A rano wracając do miasta, łaknął. Czyli cierpiał głód, łaknął. Także w Łukasza 4:2. Łukasza 4:2. Przez 40 dni będąc kuszony od diabła, nie jadł i nic przez one dni. I gdy się te skończyły, potem łaknął. Pan Jezus łaknął. A także prosił o wodę, aby zaspokoić pragnienie, bo to przecież znajdujemy w Ewangelii Jana 4:7. Ewangelia Jana, 4 rozdział, 7 werset. Mamy tu takie świadectwo. Przyszła niewiasta z Samaryi czerpać wodę, której rzecze Jezus, daj mi pić. Daj mi pić. Gdy wracał z podróży utrudzony, poprosił tę kobietę o picie. Także Pan Jezus, uniżając się, pozwolił człowiekowi, by go wyśmiewał, wyszydzał, był bity i ukrzyżowany. I tutaj także mamy ważne, żeby podsumowując, zwrócić uwagę na parę faktów. Tych faktów jest wiele. Ja tylko ze dwa przypomnę. Bez sporów i próżnej chwały mamy działać, ale w cichości ducha. I powinniśmy być, powinieneś być podobnego nastawienia, jakie było również w Chrystusie Jezusie. I kolejna rzecz, należy ćwiczyć się w posłuszeństwie, swoje zbawienie sprawując z bojaźnią i miłością, tak jak Pan Bóg, On pracuje w tobie, abyś umiał i czynił z Jego miłości te rzeczy, które są zgodne z Jego wolą. Tak to pokazuje nam Słowo Boże Pana Jezusa, który uczynił się mniejszym na krótką chwilę i należy z tego napomnienia korzystać. Dziękuję bardzo za uwagę.